praktycznie przewidywany przepełnieniem jakim. Witam Was po długiej przerwie w kolejnym odcinku Praktycznego Serwisowania. Dzisiaj zaprezentuję Wam, w jaki sposób wymienić przednią warstwę w telefonie iPhone 5S. Jak widzimy, telefon dosyć porządnie upadł na ziemię i zniszczyła się przednia szybka. W tym przypadku pokażę Wam, jak wymienić szybkę, dotyk i LCD, całą przednią część. Także zapraszam do oglądania. Najpierw wyjmujemy SIM tray z telefonu. Używamy do tego celu pensety lub igły. Następnym krokiem będzie wykręcenie dwóch śrubek typu pentanol. Za pomocą odsysacza podniesiemy przód do góry. Musimy to zrobić ostrożnie, gdyż w iPhone 5S została umiejscowiona w dolnej części taśma od przycisku Home Button. Zbyt mocne pociągnięcie do góry mogłoby uszkodzić taśmę. Wiąże się to z kosztem około 100 zł w przypadku wymiany na taśmę kompletną z czytnikiem linii papilarnych. Podważamy delikatnie boki przedniej części telefonu. Ja osobiście do tego celu używam kostek do gitary. Widzimy tutaj taśmy od przycisku Home Button. Najpierw musimy podważyć metalowy zaczep. Najlepiej użyć metalowej pensety. Odkładamy metalowy zaczep na bok. Następnym krokiem będzie odkręcenie czterech śrubek, które mocują metalowy zaczep dociskający trzy górne taśmy. Odkładamy metalową blaszkę na bok. Podważamy taśmy do góry za pomocą szerokiej pensety. W tym momencie możemy oddzielić całkowicie przednią część od tylnej. Tak wygląda z bliska główny korpus telefonu iPhone 5S. Tak wygląda w przybliżeniu przedni korpus z ekranem LCD. Zawsze przed zamontowaniem nowego przodu do telefonu musimy upewnić się, czy jest on sprawny. Podepniemy go na krótko
i sprawdzimy, czy wyświetla obraz. Jak widać, wyświetlacz działa prawidłowo. Jak tylko wgra się system, sprawdzimy ekran dotykowy. Ekran dotykowy reaguje prawidłowo. Możemy śmiało zamontować ten przód. Teraz odkręcimy przycisk Home Button. Zaczniemy od metalowego zaczepu, przykręconego na dwie śrubki. Pod taśmą widzimy kolejną, trzecią śrubkę. Oczywiście przystępujemy do wykręcenia tej śrubki. Odkładamy metalową blaszkę na bok. Teraz musimy podważyć przycisk Home do góry. Robimy to powoli i dokładnie. Ta śrubka pozostaje na swoim miejscu, a zaczep musi być dokładnie w ten sposób ułożony. Cały proces wykonujemy bardzo powoli i starannie. Minimalne użycie zbyt dużej siły może uszkodzić taśmę. W taki oto sposób udało nam się zdemontować taśmę od przycisku Home Button. Wymaga to precyzji i stoickiego spokoju. Skupimy się teraz na zdemontowaniu górnej taśmy, na której zamontowana jest kamera wewnętrzna, sensor zbliżeniowy oraz mikrofon od filmów i styk od głośnika górnego. Zaczniemy od wykręcenia trzech śrubek w prawym górnym rogu.
teraz przystąpimy do odczepienia taśmy od wewnętrznego metalowego stelaża od ekranu. Gdy już udało nam się podważyć fragment taśmy, palcami ciągniemy resztę do góry. Zajmiemy się teraz zdemontowaniem górnej taśmy i głośnika. Używając pensety, podważamy metalowy zaczep. Delikatnie podważamy taśmę. Robimy to, zachowując szczególną ostrożność. Tak wygląda górna taśma. Tak jak wspomniałem, na tej taśmie zamontowana jest wewnętrzna kamera, sensor zbliżeniowy, styki od górnego głośnika oraz mikrofon od kamery. Następnym krokiem będzie przełożenie elementów ze starego wyświetlacza. W tym momencie przykładamy plastikowy element, który służy do prawidłowego ułożenia kamery wewnętrznej. Montujemy górną taśmę. Wykręcamy wewnętrzny stelaż ze starego wyświetlacza i przekładamy do nowego. Thank you.
przykręcamy z powrotem górny metalowy zaczep. Doklejamy taśmy od uziemienia. Teraz przystąpimy do zamocowania przycisku Home Button. Podpinamy taśmy od przycisku Home. Na razie nie dociskamy przodu, ponieważ chcemy sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo. Wyświetlacz działa prawidłowo. Ekran dotykowy również reaguje jak należy. Odczepiamy taśmę przycisku Home i podważamy przód do góry. Montujemy blaszkę dociskającą trzy górne taśmy.
Ponownie podpinamy dolną taśmę od przycisku Home. Montujemy metalowy docisk. Dociskamy przednią część telefonu. Przykręcamy dwie dolne śrubki typu pentalobe. Teraz sprawdzamy w pełni telefon. Sprawdzamy, czy działa przód, który zamontowaliśmy. Jak widać, wszystko działa prawidłowo. Po zamontowaniu takiego przodu należy sprawdzić przede wszystkim home button, który jest wpinany na oddzielną taśmę, a także sensor zbliżeniowy, głośnik i kamerę wewnętrzną. Więc przystąpię do sprawdzania tego przodu. Policja się zgłosiła, słychać było w głośniku. No i ostateczna sprawa, czyli kamera wewnętrzna. Widzimy, że działa prawidłowo, nie ma żadnych anomalii, także udało nam się wymienić przód w telefonie iPhone 5S. Zapraszam do kolejnych filmików, do odwiedzania naszej strony www.ukentv oraz skorzystania z naszych usług na ulicy Bohaterów Monte Cassino 53, /116. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Praktycznie jak serwisu Danii, CFN i Miatkin.